Cześć, siemano, z tej strony pan Żółtko. I Łabędź. Witamy w kolejnej pogrywajce na kanale Pogrywajce Pokrywajki przy piwie. Dzisiaj pogramy sobie w taką dość mało znaną grę. W naszym kraju. No. Pokin and Rokin. Ze SNES-a. Ze SNES-a. Kolejna produkcja Super Nintendo. Jest to platformówka bodajże, tak? Znaczy coś w rodzaju strzelanki z 2D z widokiem z góry. No tak. Wcisnąłeś coś? Nie. A, okej. Okay. A, to demo jest, tak? Tak. No bo chodzi o to, jako że nie jesteśmy jakimiś tam progamerami, bierzemy sobie łatwiejszą drogę, otóż weźmiemy łatwy poziom trudności. Niech tak. Nikogo to nie zdziwi. No. I zaczynamy. No tak, dzisiaj jest przy piwie. Nie było. Tak. Zgadza się. Ostatnimi mi czasy jakoś chyba. Tak, jesteśmy przy alkoholu. No trochę doszliśmy od naszego, od naszej tradycji. Tak, mamy coś do zagrychy. Odcinek planujemy na jakieś 20 minut i będzie cięcie, bo gra ogólnie to tak gdzieś ze 40 minut, jakby to patrzy. No, mniej więcej. Mniej więcej? No jeszcze zależy, jak nam będzie szło. No właśnie, zależy od stylu grania. Tak. O co chodzi w tej grze? Jaki jest zarys fabularny? Nie mam zielonego pojęcia. Ale fajnie wyglądała. I fajnie się grało. Tak. Po tego, że zginęliśmy w pierwszej rundzie. No, ale no, okej, okay, no, może teraz nam lepiej pójdzie. Bardziej, że gramy na normalnym, znaczy łatwym poziomie, nienormalnym. Tak. Nie widzę przeszkód, żebyśmy przeszli tą grę. Tak, próbowaliśmy na normalnym. No, bardziej, że mieliśmy pierwszą styczność z tą grą, więc. Nie wiem, ile intro będzie trwało. Już tam się pomału pomysły kończą. Co tak. Zatem mamy nagrywać i na jaką platformę? Może byśmy się coś za PC-ta wzięli? Może, możemy coś spróbować. Ale zobaczymy. Jak ktoś chce, to może zaproponować jakąś gierkę. My to już kiedyś myśleliśmy nad Heroesami, żeby coś rozegrać. Ale tak, to byłaby raczej dłuższa gra. Właśnie, albo będziemy mieli taką krótszą praktycznie rozwalankę, więc taką mało heroesową, jak się pamięta te posiedzenia. Znaczy wiesz, możemy albo zrobić. Albo będzie długa, no i z punktu widzenia widza będzie dość nudna. No, no tak, ale nie musimy tego ciągiem rzucać, tak? No tak. Między innymi odcinkami, jakiś odcinek heroesów, powiedzmy na pół godziny. No, potrafimy w to grać, więc sprawnie by nam szło, więc nie wiem, czy by się tak ciągnęło. Dobra, ja jestem Poki, czy tą dziewczynką. Albo Popsem. Nie, to jest dziewczynka. Ty? Tak. No i trzeba się ustawić, że jeden bierze niebieski, drugi bierze czerwony. O! To poszło. Jest sensy. No właśnie, tutaj w tej grze poukrywani są tacy mistrzowie, co dają nam rozmaite bonusy. I tylko absolutnie nie wiemy, gdzie oni są pochowani. Tak. A, tak. A w sumie nie znam żadnych sekretów, znajdzie pizze. No, oczywiście. Gdzie zaraz tracę drugie życie. To jest na easy. No, to też właśnie. Ja
No, nie fajnie. No, nie fajnie. A teraz... Brązowe dają podpalenie naboju, a niebieskie dają wzmocnienie. Zwiększa liczbę pocisków. I siłę. No i siłę, no. Wtedy pewnie nie tak jak te podpalenie. Bardziej, że ono jest chyba czasowe. Dawaj, lecimy. Tutaj się robi za gęsto. No właśnie widzę, że nie ma to sensu stać w jednym miejscu, bo oni się respią. Ano. Bardzo szybko. Aha, dobra. No skurde. Pewnie się potło. God damn it! Ah, kurde, no nie! I kolejny, kurde. Mam wrażenie, że poziom easy to jest po prostu większa ilość tego. No, idź na start, bo dostałeś, ty masz 4, nie? Dobra, i to był pierwszy głos. To się da jakoś złapać, czy nie? O co chodzi? Halo, o. Odbić trzeba było, prawda? Chyba tak. Aha. Także on raczej jest dobry. Tylko, że ktoś mu wymotał głowę. Zdaje się, że jeżeli będziemy oglądać filmiki, to wyjdzie znacznie dłużej, patrząc na zegar. No to myślisz, żeby pomijać to? No, chyba nie, no. No, że będą trzy odcinki, a nie dwa. Tak. No. Albo i cztery, jak się wystarczy. A nam to nie przeszkadza, tym bardziej, że będziemy wtedy mogli korzystać z siebie. No tak. Bardziej, że mi idzie, dość. No. Nie mi nie najgorzej. Przepraszam, halo. Mi nie najgorzej, bo ani jednego życia nie zrobiłem. No. Jeszcze zyskałem do tego, bo chyba z trzema zaczynaliśmy, prawda? Czy z czterema? Mm-hmm. Z trzema? Chyba z trzema. No. To ma... Chyba. Chyba. Ale no, przeszliśmy pierwszą rundę, to już jest coś. Tak. Bierzesz? Spadaj, małpo. Dobra, dawaj do przodu. nie ma co się opierniczać. Dawaj. No i małpa cię goni. No to ty chyba powinieneś wziąć lepiej. Dawaj. Nie wiem, czy to jest. A, to jest tutaj. Oho. No, tak. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o twój gameplay. Tak. Tak, zupełnie nie sobie pogadacie. No. Go. Płacz.
Wszystko. Jak to się stało? Nie wiem, pisało, że ten sajt się batem. A wiesz na jakiej zasadzie? A twojego życia? Tak. Bo wyznaliśmy życie. Okej. Ale okej, dobra. No to żeśmy się przynajmniej dowiedzieli. A to wcisnąłeś coś? Tak, no wcisnąłem przycisk po prostu. Dobra, i tymi wślizgami. Najlepiej. O, jest chyba nic. Już? A, bo to nie to był boss. Chyba pół boss. Dobrze. No, teraz mam większe. Mam turbinę i większe. Co z tego, jak jestem na jednego hita? No właśnie. A nie, patrz. Zostaje. Nie straciłem. Aha, nie da się coś tym powiedzieć. No, fajnie. No, goddammit. Fajnie, że się ruszył. Dobra, teraz już coś z nich nie wyglądało. Tracę. No nie, masz pagrany. No nie. Żeśmy sobie chyba zbyt trudną gierkę obrali na dzisiaj. Trzeba było na to się przejść. Właśnie. Ej, halo, przepraszam, co się dzieje, ej! Czekaj, czy dowodzi. Zdolności też utrzymałaś? No. Można spaść. Kurde. Spoko. Kurde. Okej, dobra. Także tego. No patrz, to jest znowu. Kurde, no to jest za trudne. Przydałoby się te, znaczy brakuje gałki, nie? Żeby się oddzielnie chodziło, oddzielnie celował. Dziękuję. Także tego. Także tego. No dobra, no zobaczymy, no. Okej, to pierwsza kontynuacja w drugiej rundzie. Kto przebił? Pardon? Dobra. Dawaj, do przodu! Do przodu! Wow! O kurde, aż mi fireballę. Myślę, że tu są dwie różne bronie. I po prostu obie można maksymalnie ulepszyć, a biorąc je na zmianę... Tylko tracisz. Tylko tracisz właśnie, bierz. Ale są czasowe. Ale ty nie przesadzisz, że obrywałeś? Może.
No jedyna metoda to chyba gnać przed siebie po prostu. Uważaj, że sobie to. Weź sobie tego. Ło! Oh, god damn it! I podejść tak bardziej z prawej, bo on będzie na pierwszy o tym właśnie pokonany. Wow! Ale! Moc! Jeszcze jakąś barierę ochronną dostałem. Brawo ty. No, kurde. No. Na razie jesteśmy we dwóch. I mamy... dużo żyć. I trochę tej mocy specjalnej. No, czyli nieźle. Mamy szansę na ukończenie tej rundy. Tak. Aby się nie dać złapać mi, kurde, bo to najgorsze jest. Lepiej nie dopuścić do tego, żeby weszli. Na tratwę. Spinuj prawe, a ja będę lewy pinął. Jeszcze najlepiej będzie. No zaraz tu o, tam jest. Nie ma. Sissy. Ciekawe, czy poziom trudności jest większy, jeżeli się gra na dwóch graczy. Ciekawe. A kurde, stopiłem się. Stopiłem się. Kurde, nie wiem. To nie brzmi zachęcająco. Co? No pino goblin. No to po tym właśnie rozumiem się. Dokładnie. Oczywiście tego się nie da zniszczyć. Ale da się unieruchomić. Вот так, целовать. Yeah.
Nie wiem czy wiesz, ale jak się pojawia ośmiornica, to lepiej nie stać na wprost mi. No tak. Yeah, god damn it! Yeah, dobra. Jesteśmy krok dalej. No i dobra, 20 minut wybiło. No, mogę zrobić. Życie się leczy po głosie. Co? Życie się leczy po głosie. No i bardzo dobrze. Tylko jeszcze skończę cutscenkę i zrobimy cięcie. Co? Czyli koniec tego odcinka, tak? Tak. Zobaczymy jak nam to wyjdzie, bo cięć na tym emulatorze jeszcze nie robiliśmy. No kurde. Ha. Bo jak się okaże, że są trzy kontynuacje, no to jesteśmy w dupie. Że tak to ujmę. No bo nie wiem, czy samemu dam radę przejść w tą rundę. No. Bardziej, że jestem gramy w ciemno. Nie wiem, czego się spodziewać. To w ogóle jakaś kraina umarłych chyba będzie. Cmentarz. No i dobra. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć. Cześć. Hej.